Mam taką piłę. Ona 2 albo 3 lata temu cięła drzewo i nagle stanęła. No i co? I tam znajomy przyniósł mi tą piłę. No i w ogóle się nie obracał tłok. No to pierwsze co pomyślałem, że korbowód wyszedł gdzieś tam bokiem pewnie, albo coś się tłok, nie wiem, przytarł czy coś i zakreszczyło. No takie pierwsze moje wrażenie było, no bo w ogóle nie było można poruszyć wałem ani w jedną, ani w drugą stronę. No i rzuciłem tą piłę na 2 lata w kąt. No i teraz mówię, dobra, rozkręcam ją i zobaczcie, co tu się wydarzyło. Jest tutaj jedno żeberko oberwane i te żeberko, pokażę wam zaraz cewkę. Cewka była zamontowana o tak, w ten sposób. Żeberko, jak się urwało, uderzyło w cewkę. Cewkę tutaj pogięło. Ja to cewkę już prostowałem, bo chciałem zobaczyć, czy jak naprostuję to, czy będzie iskra. Ona w tym miejscu została wygięta. Ona już jest naprostowana przeze mnie trochę, ale była wygięta tak w dół tutaj. Tak samo tutaj było to przegięte. Także te dwa ostatnie, te, one są już w miarę proste, blaszki, one były wygięte aż tutaj do tego, do tej żywicy czy czegoś tam zalanego. No i tutaj nie ma iskry na tej cewce. Tak samo tutaj na kole, ja wziąłem pilnik już i tutaj te koło trochę przytarłem, bo tutaj w tych miejscach się normalnie wyszczerbiło to wszystko. I w momencie jak się obracało i dotykało cewki, to się blokowało. Tak samo z drugiej strony też już przypiłowałem tutaj w tych miejscach pilnikiem, żeby to było równe, więc przestało to już zawadzać od cewkę. No ale niestety ta stara cewka nie dawała iskry. No i kupiłem nową cewkę, taką. Mam nadzieję, że to będzie to samo. No i co, i założymy sobie, no na otwory pasuje, założymy sobie i zobaczymy, czy to będzie miało iskrę. No ale wydaje mi się, że już będzie wszystko ok. Tylko teraz, co było przyczyną, że tutaj ta łopatka się wyrwała. Ta kolejna łopatka, ona jest podgięta bliżej tutaj. Nie wiem, czy to jest jakieś... Tutaj był ten odlew, był źle wykonany, czy tu po prostu coś wpadło, no ale jak rozbierałem, to oczywiście to było jakiś brud, jakiś syf, ale nie było nic takiego, co by wpłynęło na oberwanie tej łopaty. Możliwe, że tu było coś nie tak wykonane podczas odlewu. Dobra, zakładam cewkę i zobaczymy, jak to będzie. Czy będzie iskra? Od razu wam pokażę, jak ja sobie ustawiam luz, przerwę tutaj pomiędzy cewką a kołem. Wkładam sobie kartkę papieru tutaj i tutaj. No i dociskam cewkę do kartki i przykręcam. I za każdym razem mi to działa poprawnie. Tu wam jeszcze pokażę mój trop, dlaczego myślałem, że coś się stało w cylindrze. Filtr powietrza w środku, jak wygląda. Masakra. No tutaj jest jeszcze w miarę czysty, ale w środku. No jak ja odkręciłem taki filtr i piła stała, dlatego pomyślałem, że to już jest po prostu po cylindrze i po tłoku. No i piła chodzi, wymieniłem paliwo, bo tam było stare paliwo w zbiorniku. No i odpaliłem z wiertarki. No tutaj z wiertarki odpaliłem ją. No i co, i odpaliła normalnie z wiertarki, chodzi. Ma jakieś te niskie obroty. Dodaję gazu.
chodzi. Oczyszczę teraz resztę obudowy. Zobaczcie, w jakim stanie była obudowa. No mogło coś się tam dostać, jak kawałek czegoś tu się obłamało. Kawałek tej trociny może gdzieś tam odpadło. No i uderzyło to. No ale co, ważne, że chodzi. Skręcam. No i tyle. Nawet jej podejrzewam, że nie będzie trzeba regulować. Bo ładnie odpaliła.